Ale to już nic nie zmienia właściwie, tak? Znaczy, no jest wynik dwucyfrowy, więc to jeszcze bardziej upokarza przeciwnika oczywiście. Za zwycięstwo... Siadaj, kolego, bo zasłaniasz. Siadaj! O Boże! Siadaj, no! Dziękuję. To jest specjalne. Przerzućmy sobie kamerę, tak, żeby ogólnie mieć odniesienie do bramki. No tutaj będzie szansa, poleciał Rafał, jaka piękna bramka. Ale no, to teraz jest... się udało trafić. To jest Lech, to był Lech. To był Lech? Myślisz, że to był Lech, no, naprawdę? To wygląda mi na Lecha. No niemożliwe. Myślisz, że to jest niemożliwe? Lechu, czy to ty? Krzyknij! Nie, to nie on. To nie on. Jednak nie on. Piłka i tam ma wlecieć do bramki, albo nie? Ciekawy jestem, jaką siłę można, jak szybko będzie musiał jechać, żeby ta piłka się potoczyła. No, po takim całym meczu to myślę, że nie za duża ta szybkość będzie. Bo no, a jak się za bardzo rozpędzi, to ta piłka może polecieć po nim, na górę. No właśnie, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądał taki strzał. Poza tym ta piłka, a dobrze. No to nie, o, jest to prędkość jednak. Nie. Myślałem, że będzie szybciej jednak. Oj, nie doleci nawet. Nie doleci. Nie doleciała. Chciał to zrobić za lekko. Taktycznie. Za lekko, no właśnie. Jacobinho niestety nie dostrzelił. Dobra, masz szansę wygrać teraz. Teraz jest szansa, żeby wygrać. Czy to Lechaldo? Ta druga drużyna ma łatwiej, oni wiedzą, że trzeba szybko w tą piłkę. No i teraz Lechaldo, ależ się rozpędził, poszedł równo strzał, no i nie ma go na słupek. Jednak, to jeszcze nie będzie rozstrzygnięcie. O Chryste. Bo są potrzebne mu do gry w internecie. Tutaj Łozo dostaje po ręce, ale to była nabita ewidentnie. Teraz Łozo z aktywą ofensywną, blokuje to Lech, teraz będzie szansa. Wraca teraz błyskawicznie Rafał, no i Lech ze strzałem. No popatrzmy, ta piłka leci w stronę bramki, to będzie gol, nie ma. Niech, minimalnie, ale grają bardzo odważnie i bardzo dobrze. Ziemniak tyle, jak się obrócił, popatrz jak leci. Wow. 180 na ręcznym. Jak to zrobił Ziemniak, sprytnie. No. Ale nic z tego, chociaż dośrodkowanie, no. Zawodnik jest zmęczony, ale każda jego akcja wywołuje emocje. Teraz będzie emocje. Trzeba wracać. Ziemniak, wracaj, goli, Ziemniak! Samobój wywrotny na Ziemniak w bramce. Co tu się wydarzyło? To powinna być podwójna bramka i piłka wpadła do Ziemniak, bramki. Ziemniak chciał na to posiadać. Kamerka, kamerka, możemy kamerkę? Momentów do mecy. Boskie. Zawodnicy mają ochronę, ja żałałem. Ziemniak chciał na to posiadać. Nie dam rady. O nie. Boko, jeszcze ich kończ, jeszcze jest ostatnia akcja, chyba że się poddajesz. Nie. Ziemniak się nie poddaje. Jeszcze będzie ostatnia akcja. Na razie 2-1 dla drużyny. Ale jak walczył z prędkością, walczył z odległością, żeby tylko zdążyć ratować swój zespół przed stratą gola, no nie udało się niestety. No jedyna chyba szansa to było podbicie piłki do góry nad bramkę po prostu. To była tutaj Ziemniak. Oj, niebezpiecznie, Łozo przed szansą, strzał! Oj, Jezus Maria! Ziemniak, co za akcja! Mistrza, co się stało? Ziemniak przesadził teraz ewidentnie. Poczekaj, kamerka! Jak go wygięło! Jak go wygięło teraz! Ziemniak na plecach leżał. O mój Boże. Obserwował tor lotu piłki i tak się obejrzał. Nie ma punktów karnych za przekleństwo. Ciężar na tył, no i poszło. Strzał. No i teraz Huberto. I zobaczmy, pusta bramka. To może być szansa. Strzał. I Leszek bronił. Wow. Jak to Leszek wybronił głową. Niesamowite, jak to Leszek wybronił. To chyba interwencja turnieju jak do tej pory. No taką mógł mieć Ziemniak, ale skończyło się... No dobra, jak ostatnia to akcja leczu, ostatnia, połówki. A jeszcze nie dobrze, bo uchomię tutaj coś. Dobrze, to jak coś to mówcie głośniej, bo coś cichutko tam u was. Albo śmichy, chichy Uroka i Izaka. No dobrze, Lechu, jest taka plotka, że masz swój kanał na YouTubie. A to prawda, to prawda. A subujesz? Ale ty jest ten kanał, czy nie? Ja nie wiem. Jest. No i co tam wrzucasz? O, pełno filmików, to musisz zobaczyć, zasubskrybować. Najlepiej z kilku kont, no idę do miliona. O. A, takie masz ambitne plany. Tak, jeszcze, nie no, tak pół miliona do końca roku. No dobrze, bo tutaj czat pewnie teraz prosi, abym umówiła się z tobą na randkę, jak myślisz? Czat pisze XD. No to pewnie muszę wygrać, nie? Myślisz, że tylko ze zwycięzcą się umówię? Tak, no myślę właśnie, że tak, nie? No chyba, że chcesz wziąć mnie na litość. No spróbuję, jak nie wygram, to coś wykombinuję. Bierz ją na litość, dajesz. Słuchajcie, może przynieście Lechowi troszkę wody, bo on jest tak upocony, słuchajcie. To przy tobie, Kinga. Nie, ja myślę, że po prostu zmęczył się tym. Ile to było? 4 minutki. 4 minuty, ale pędziłem tam naprawdę. To jest męczące, nie? No, to jest tak się wydaje. Ale... Słuchajcie, ucho, przestańcie, bo ten wywiad idzie w złą stronę. Co ci podpowiadają? No? Wy się cieszycie, że tego nie słyszycie, co tam się w uchu dzieje. Rok to tam chyba już płacze ze śmiechu. Halo. Dobrze, Lechów, co teraz grasz najczęściej? Najczęściej? Fortnite'a.
Jednak dalej. Nic się nie zmieniło, odkąd cię poznałam jakieś 4 lata temu. Nic nie żartuję. Nic się nie zmieniło, nie, Fortnite. No szkoda, że już H1 nie ma za bardzo, nikt w to nie gra, więc no, muszę grać w tego Fortnite, ale Fortnite nie jest zły, naprawdę podoba mi się, więc jest spoko. No dobrze, super, to co, gotowi? A, bo jeszcze mamy kolejnego, to przeproszę cię, podziękuję ci, wytrzyj czoło, napij się wody, zrób parę przysiad. To w takim razie przenosimy się do studia. Halo, halo Izak, halo, halo Rok. Bo ja myślałem, że my teraz mamy przerwę, a Rok poszedł do toalety, bo strasznie mu się chciało już. A to możemy wrócić do nas, słuchajcie, no zapraszamy. Tak? Z Łozem sobie porozmawiamy jeszcze troszeczkę. O, jesteś z powrotem. Tak, no, tak. Super, ja, bo ja już też już tak jestem, wiesz, w głowie mam przerwę, więc może faktycznie pogadajcie sobie z Łozem, a ja coś w międzyczasie zjem i coś się... O, dziękuję. Dobrze. Powiedz mi, Izak, czy to prawda, że Fortnite ten miejsce CS-a zajmuje na streamach teraz? CS-a? Jakiego CS-a? Skasowałem to z dysku z miesiąc temu. Chłopaki się świecą, więc nie zwracajcie na mnie uwagi, ja was tylko przypudruję, dobrze? O! Nie ruszaj się. O Jezu, jaki jasny. Coś ty taki opalony. Na solarium siedzi cały czas. A tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że zaraz zaczynamy. Cześć. Ej! Nieźle. Jesteście śliczni. No, dziękujemy bardzo. Teraz zejście po tych schodach zajmie mi 45 minut. No właśnie, wszyscy mówią o tych schodach, jak to jest. To nieźle. Tak, to była pani Kinga. Tak jest. Bardzo dziękujemy za wypędzlowanie nas dokładne tutaj. Wypędzlowanie. No może złego słowa użyłem? Przepraszam! Nie no, nie muszę przepraszać. Mnie tam rozbawiło. Wydawało mi się zupełnie normalne, ale teraz jak powiedziałeś, to mam wątpliwości. Ale to często takie różne czasowniki, rzeczowniki. No, seksizm straszny wśród tych streamerów młodych. Na wypędzlowanie. Ja nie wiem. O rany. Ja nie wiem. Nie, poziom XD na czasie ewidentnie wzrósł po tym wszystkim. No tak. Więc mówisz tak, że to, ja do Fortnite'a mam takie zastrzeżenia, że mnie to budowanie doprowadza do szału. I się śmieją u mnie na czacie, że to się buduje wieże do Jezuska bez końca. Nie, na czacie już sam pytają właśnie, czy będę jeszcze grał w Rainbow'a, czy bym załagrał może właśnie czy coś. Wiesz, czemu pytają? Właściwie ja gdzieś... A bo ty mi każesz tam, mówi, ej, idźcie do Izaka, weźcie tam, napiszcie o tym. Nie robię takich podstępów, ale jakieś 3-4 miesiące temu zacząłem grać ponownie i dosyć dużo ludzi też się wypowiada bardzo pozytywnie. Tam wszystkie rzeczy, które były nie do końca sprawne, zostały usprawnione i gra jest bardzo, bardzo przyjemna, nie? Tylko tak się martwię, jak ty żeś, wiesz, bo ty sięgasz po tego Fortnite'a, bo Counter-Strike jest bardzo taktyczną grą, nie? Nie pij tego na streamie. Dobrze. Znaczy, nie sądzę, żeby Izak pił takie rzeczy, bo tam jest więcej cukru niż wody. Co? Mówię, że Izak i tak tego na pewno nie pije, bo przecież tam jest tyle cukru w tych napojach, że to, wiesz, zęby trzeszczą. Tak, nie, ja to absolutnie tylko woda. To tu jest sporo poza kadrem, dobrze, to sobie będę mógł się zaraz napić. Tak, ale będziemy damy cały czas sama. Co z brunecią? Maciej, bo ona właśnie wróci. Może, nie może w poprzek stać. Dobra. Myślę, że się obraziła teraz. Dawaj na drugą. Już jest, już chyba jest. No, już wróciła, tak. Teraz to ona właśnie podjeżdża pod piłkę. To będzie dośrodkowanie, czy nie? Patryk, o, ja tu zobaczmy, brunecia dobra piłka, zobaczmy. Jakaś dribbling. Oj, troszkę jednak niefortunnie ta piłka się odbija. No i na wstecznym teraz, no. O nie! O nie! To jeszcze z mojej drużyny! Coś ty zrobił! Ale nie można. Zdej mój bluzę, wyrzucam cię z organizacji. Co się stało? Co zrobił Patryk? Znaczy, no niby akurat miał być koniec, ale nie, karne się należy. Karne się należy. Karne od razu? Wszystko będzie widział. Dobra, 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 to każe. Na tą stronę, zaraz ręką zagra. Połowa. No to co ty, Patryk? No co Patryk, no to zwariowałeś? Patryk cię zdradził. Jeszcze w tym czasie coś tam powiedział na ale co szło zrobić? Ja tu sędzia. Dobra, i potem karmy jest oj, ale utknęli w tym narożniku. O, brawka! Nie do miary! 1-0, Sania akcja w tym meczu. Czekaj, ci gratuluję, jestem bezstronny. A nie w połowie? Co? A nie w połowie? Jeszcze raz? W pierwszej połowie? Tak, sędzia połowie, jest tak, tak bezstronny, jak ja jestem szczupły. Zamiana, 1-0. Stolcem. Półfinałowy jeszcze półfinał będzie. Jeszcze Lech i Łoza. Tak. To zaparcie mnie zaskoczyło zupełnie. Na ziemniakowi absolutnie chylę czoła, ja bym nie był w stanie się tak poświęcić. On mógłby co najmniej zostać kaskaderem po tym, co tutaj pokazał. Oj, to na pewno. Niczego się nie boi. I powiedział prawdę. Jeżeli się coś robi, to trzeba dawać z siebie 100% i ziemniak to pokazał od samego początku. Już ten pierwszy... Ze mną kontrowersyjny sędzia Veggie. Veggie, powiedz,
raz, a dobrze, spójrz mi w oczy, czy przyjąłeś korzyść majątkową w postaci spodni? Nie przyjąłem korzyści majątkowej w postaci spodni, założyłem jak najgorsze spodnie mam, bo wiedziałem, że będę miał wycisk tutaj. Spodziewałem się, że będę ja atakowany, ale nie byłem, ale chcę tutaj przekazać komentatorom, jeżeli cokolwiek jest posmarowane, to na pewno nie ja i życzę Remigiuszowi, żeby zawsze smarował sobie i całej rodzinie chleb. Sprawia wrażenie poszedł. Absolutnie wykończonego. No to Patryk Janczyk jest pasował chwilę. Odeszatkowanie, będzie strzał. Ajajajaj! Moja bramka! Bramka. Coś się zrobili! Bramka zdemontowana. Połowa, zamieniajcie się połowami. Byłoby, ale się nie liczy. 1-0 dla Łodzi. Gdzie, co z moją bramką zrobiliście? Zobacz. Tak jest, on wie, jak tutaj sobie zaskarbić łaskę. O nie, nie, to nie, nie, to nie było specjalnie chyba. Co się stało? To już było, ale to było nawet się zaśmiałeś w moją twarz. Zaśmiałeś się w moją twarz, ja to widziałem. 30 sekund wyłudzenia, przynajmniej. To chyba i tutaj jest... Dzisiaj dobry dzień, 45 sekund. 45 sekund wykluczenia, to już było ma... Nie zgadzam się. Tutaj no są siły przeciwne. Tu możesz poczekać, jak przyjdzie piłka, to możesz kopnąć się. Bym w twarz dostał. No w twarz, no to tak, tak czasem jest, czasem się w twarz dostaje. Ja na przykład po tym meczu pewnie od ciebie dostanę w twarz, ale na boisku to... No chyba ręka była. Nie ma, nie wolno. Głową można. Chyba nie jest zadowolony. No, tego, nie jest zadowolony. Z tej decyzji sędziego. No, bo on go zadowolony jest ewidentnie w tym momencie. Tak jest. Dobra, 30 sekund. Całe szczęście. Nie będzie się, no. No, oj, Lech. Chcemy wreszcie ktoś strzelił. Lech ma piłkę, no proszę. No, zaraz, znowu Rejny. Co on robi? To już dostał jedną karę. Dlaczego? Nie no, nabita była, panie sędzio, nabita. Znowu nabita. Sama spadła, no nie mógł rąk zabrać kierownicy. No nie mógł. To jest, są chyba takie przepisy. Co? Nie! Co? No nie, no bez przesady. Jak Maradona! Panie, no. Jak Maradona! O Jezu, sędziego przejechali! O nie! Atak na sędziego! O nie, to się może zakończyć jakimś... Bo nic mi się nie stało. Nic, no na szczęście się sędziemu nic nie stało. No właśnie, był gwizdek, tak? Była zatrzymana gra, tutaj jednak... Raz się przestraszyłem, że go ktoś rozjedzie teraz. A jednak...